Rzeczywiście czasami chciałabym wrócić do Anglii i spotkać się z rodziną, ale... Ach, to chwilowe pragnienia. Jestem bardzo zadowolona ze swojego życia w Newport. Od dawna ty i Miki jesteście razem? Jesteśmy razem z Miki od 19 roku życia. Ona wtedy była dobrze po 30. Starsza, mądrzejsza, światowa kobieta. Uważałam, że jest słodka, urocza i bardzo intrygująca. Kiedy w końcu zrozumiałam, że wcale taka nie jest, było już za późno. Zakochałam się. Dla niej porzuciłam drętwe życie brytyjskiego mieszczucha i przyjechałam tutaj. Nie była rycerzem lśniącej zbroi, o nie, ale wiedziała, jak traktować kobiety. Tworzycie wspaniałą parę. Tak sądzisz, kochanie? Tak, to pewnie prawda. A seks jest cudowny. Nigdy nie nudzą cię rozmowy o twoim pożyciu? Nigdy. A jeśli kiedyś zaczną, to proszę, zastrzel mnie. Mogłabyś powiedzieć mi coś o domu granicznym? To jeden z moich ulubionych tematów, kochana. A co dokładnie chciałabyś wiedzieć? Dlaczego postanowiłaś prowadzić pensjonat? To długa historia. Między innymi dlatego, że razem z Miki lubiłyśmy klasyczne, angielskie, wiejskie gospody. Wiesz, te staromodne, podniszczone budynki, dziwaczne stare gospodynie i dziwnie sugestywne nazwy w stylu leniwy kogut. Więc dlaczego przyjechałaś tutaj, do wielkiego miasta w Ameryce? Chciałyśmy stworzyć w Newport miejsce o podobnej atmosferze. Taką przystań, którą ludzie tacy jak ty i ja mogliby nazwać domem, chociażby na krótki czas. Więc przez kilka miesięcy dyskutowałyśmy nad różnymi pomysłami, a potem postanowiłyśmy założyć pensjonat dla młodych studentów i artystów bez grosza przy duszy. Zdecydowałyście, że chcecie to zrobić w Wenecji? Wiedziałyśmy, że Wenecja to miejsce w sam raz dla nas, jeszcze zanim tu przyjechałyśmy, ale najtrudniej było znaleźć odpowiednio tani dom. A właśnie ten budynek był osiągalny. Nie tak od razu. Podobnie jak większość budynków w Wenecji, ten był kiedyś fabryką. Ale kiedy pierwszy raz go oglądałyśmy, jakaś miejscowa firma zamierzała przerobić go na bar i klub nocny. Ale miejsce tak bardzo nam się podobało, że złożyłyśmy odwołanie do Rady Miejskiej. Gdy przedstawiłyśmy nasze plany, dali nam zgodę i obniżyli cenę budynku, pod warunkiem, że dotrzymamy obietnic odnośnie naszych lokatorów. Skąd wzięłyście nazwę Dom Graniczny? To się wręcz narzucało. Jest na granicy dwóch światów, prawda? Między Małą Wenecją a samym miastem. A poza tym wierzę, że jesteśmy na granicy między dwoma abstrakcyjnymi światami. Z jednej strony otacza nas duch i sztuka, a z drugiej spotykamy naukę i technologię. To bardzo poetyckie, Fiona. Tak, ćwiczyłam się w tym. Może i jestem mieszczuchem, ale mogę filozofować i kłócić się z najlepszymi poetami. Czy to miejsce należy do was wspólnie? Do ciebie i Miki? Tak, należy do nas wspólnie i dzielimy się obowiązkami. Miki zajmuje się utrzymaniem budynku, a ja sprawami administracyjnymi. Zajmuję się też codziennymi kontaktami z naszymi lokatorami. Na przykład decyduję, czy komuś wynająć pokój, czy nie. A i oczywiście na mnie spoczywa niemiły obowiązek wyrzucania niektórych lokatorów. Sądziłam, że to lubisz. No dobrze, czasami lubię, ale nie zawsze. To potrafi być bardzo nieprzyjemne. Dzięki za informację. Cieszę się, że mogłam ci pomóc, kochanie. Od dawna znasz Charlie'ego? Och, on jest jednym z naszych najstarszych lokatorów. To już prawie 3 lata, od kiedy się wprowadził. Charlie ma zawsze dobry humor i jest prawdziwym dżentelmenem. Zgadzam się z tobą. To prawdziwy dżentelmen. A w naszych czasach ciężko spotkać prawdziwego dżentelmena. To twój wierny przyjaciel, kochana. Może nawet ktoś więcej niż przyjaciel? Co masz na myśli, mówiąc, że to ktoś więcej niż przyjaciel? To nie ja powinnam o tym mówić. Może jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale kiedyś zrozumiesz. Co możesz powiedzieć o Małej Wenecji? Nie wiem zbyt wiele o historii Wenecji. Powinnaś zapytać kogoś, kto interesuje się lokalnymi sprawami. Wiem tylko, że wszędzie tutaj były kiedyś fabryki, a jakieś 100 lat temu zamieniono większość budynków w domy dla studentów i bezdomnych. No i z pewnością jest to miłe miejsce.
Przyjaźni ludzie, liberalne poglądy, świetny sklep z ubraniami, sama doskonałość. Jeśli pominąć przeraźliwe wonie unoszące się w lecie z kanałów. Jaka jest historia mojego pokoju? Twojego pokoju? To zwykły pokoik. Niewiele większy od dużej szafy, prawdę mówiąc. Nie jest taki mały. To jeden z naszych najmniejszych pokoi, ale jest tani i znajduje się na miłym piętrze. Mam nadzieję, że ci się tam podoba. Lubię ten pokój. Jest wygodny, a z okna rozpościera się ciekawy widok. Miło to słyszeć, kochanie. A...